ponad 200 tysięcy rodzin pszczelich. To są bardzo duże straty. Te tylko straty wynikające z rodzin, które zginęły w trakcie zimowania, to jest na poziomie około 50 milionów złotych rocznie. Głównym czynnikiem, który jest przyczyną zatruć pszczół, to są środki ochrony roślin. Głównie są to insektycydy, a więc takie substancje, które mają na celu zwalczanie pasożytów, owadów, które niszczą uprawy rolne. Pszczoły, trzeba pamiętać o tym, że to nie tylko miód, to nie tylko produkty pszczele, ale zapylanie. Głównie zapylanie, to największą korzyść daje gospodarce. W skali Unii Europejskiej to jest około 14 miliardów 800 milionów euro. Bardzo, bardzo duży dochód dają gospodarstwa, a sam miód w skali kraju naszego, tej Polski, to jest około 500 milionów złotych, także to jest niewielki wycinek rynku artykułów spożywczych, a to, co dają rolnictwu, to jest zdecydowanie więcej. W przypadku tylko upraw rzepaku to jest około miliarda złotych, w przypadku upraw sadowniczych to już jest 3 miliardy złotych. Także widzimy, jaka jest tutaj znaczenie pszczół dla gospodarki narodowej.